W dzisiejszym niezwykle wyjątkowym odcinku recenzji rzeczy, a niezwykle wyjątkowym, ponieważ ostatnim w 29 roku mojego życia, bo jutro będę mieć 30 i to będzie chujowo wyglądało. Już nie będę mogła mówić, że jestem młodym dorosłym, kurde. No nic, więc dziś będziemy oceniać Starbucksowe wymysł sprzedawany w Żabce za jakieś kurwa chore pieniądze, ale było na promce, więc jakby tak. I będziemy udawać, że znam się na kawie. Spoiler, nie znam się. No i w każdym razie jest Starbucksowe, więc powinnam wypić, zostawić i używać wielokrotnie, bo w ogóle jest słomeczka jak do soczku dla dzieci. Kurde, jak mocno przywarto. Dobra, jest. Udało się. Tak to wygląda, kurde. Tak to wygląda. Dobra, jest słomeczka. No, dobrze. Tu jest dziurwa. Teraz trzeba słomeczkę nawrócić na prawidłowy kierunek i dźgnąć słomeczką dziurwę. Dobra, pykło. I teraz spróbować. Kurwa, nie szanuję. Ta słomka jest z papieru. Ona mi się rozpuści, zanim to gówno wypije. Dobra, próbujemy. Kupiłam takich mrożonych kaw setki, różnych pewnie. Wszystkie smakują tak samo, jak są z czekoladową, taką kakaową, a nie taką mleczną, słodką niam-niam-gam, milkową czy coś. I ta smakuje dokładnie tak samo, niczym się nie wyróżnia, a ta słomka jest papierowa i już przeszła kolorem. Już się robi miękka po pierwszych trzech łykach. Albo mój jebany podnokcie. Przyklejają mi się do warg, bo mają suche, więc jakby kurwa, kto ten pojebany patent wymyślił? Lepiej było metalowe. Każdy powinien mieć obowiązek poza dowodem osobistym nosić przy sobie kurwa metalową słomkę, a nie takie gówno wymyślać. No przecież to jest chore. Biedny papier. No i w ogóle fajne jest to, że ona jakby zaczyna się, jak tak sobie ją chwilę podrapie, ona zaczyna się już kurwa schodzić, więc ona... No jak ktoś pije wolno, to nie ma szansy się w ogóle ostać. 21 wiek jest dziwny. W każdym razie kawa jest spoko, tylko że jakby tylko z promki i to rzadko, bo 5,50 za takie gównienko, no to jednak trochę dużo. A jak zwykle idealne kadrowanie, wcale nie... kurde, jak to się mówi, nie piaszczy? Czy jak to? Nie szumi, właśnie nie piaszczy. Nie szumi i jakby generalnie mogło być źlej, więc jest dobrze. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym wyjątkowym odcinku recenzji rzeczy.